uciekałeś, kiedy się uciekłeś, wiesz? Przecież nie rządowi mój, nie zgłosiłem się do Czekora. Gdzie? To gdzie będzie bardziej odmienny, to spotkało. Nie myślałem, co to robi. Sprawdzimy się jego zeznanie. Ma alibi na 3 morderstwa. Jeszcze chyba nie mogę się przywitać. Chwila, a nie wyłączyłem muzyki. A w ogóle jak już zaczynam, to witam serdecznie z tej strony optymista, sympatyczny. Witam w kolejnym odcinku ze serii Heavy Rain. Jak widać, nawet nie mogę już zacząć, bo już się dzieje akcja, więc kontynuujemy. Już wyłączyłem muzykę, to nie powinno być. Czekajcie, a jak wyłączę dźwięk? Nie, to nic nie da. Znajdźcie szalon. Błagam was. Jestem poruszny Kapel Blake, a to agent Gordon Jayden z FBI. Według naszej informacji Ethan Mars jest państwem pacjentem. Chcielibyśmy zadać panu parę pytań. Przykro mi, ale to niemożliwe. Że co proszę? Obowiązuje mnie poufność. W żadnym wypadku nie mogę mówić o pacjentach. Moim zadaniem jest znaleźć Szona Marsa i mamy w dupie jakieś pierdolone zakazy. A pana obowiązkiem jest poinformowanie policji, że podejrzewa pan swojego pacjenta. Przykro mi, nie mogę pomóc. Poproszę panu to wyjść. Musi pan współpracować na własnego dołu. Od tego może zależeć życie Szona. Niech pan powie doktorze, co pan wie. Że pan mi prosi. Ja tylko dobrze panu radzę. Ja chcę posłuchać. Doktorze, tu chodzi o życie dziecka. To, co pan wie, może pomóc się uratować. Zadzwonię na policję i złożę skargę na pana zachowanie. Co jest, ty? Nie mogę zainterweniować ani nic? Co jest? No to co, że zrobimy to po prostu przed ciebie. Ty wybierasz. Zostaw go. O Jezus Maria. Przyjęcie za nią powiedziałem. Chcę to rozwiązać. Chcę to rozwiązać.
Małgorzata widzi martwe ciała. Kilka tygodni temu w jednej z naszych regularnych sesji znalazło to na powrócie. Musiał powiedzieć, słyszę. No nie, nie, błagam, nie myślcie, że mnie zabójcą, błagam. Ethan nie może być zabójcą, nie ma takich szans. To nie jest zabójca. Jakby był zabójcą, to by się do was nie zgłosił. Dobra, tym akcentem kończymy. To było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.